Dzień dobry, Augustów. To znaczy, że spotykamy się z panem Mirosławem Karolczukiem, burmistrzem Augustowa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczkom i słuchaczom Radia 5. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od kwestii domu seniora. Minęło pół roku, od kiedy przerwano prace budowlane w przypadku tej inwestycji. Jak teraz wygląda sytuacja? Faktycznie za nami pół roku, tak, prawie dokładnie, niezależnej od nas, trzeba to wyraźnie podkreślić, przerwy. Jednak dziś mogę z radością poinformować, że pracę wznowiliśmy. Lada moment w budynku pojawi się dach, jest już gotowa, gdyby ktoś był blisko, to może zaobserwować gotową więźbę dachową, a później czas na kolejne etapy inwestycji, aż do powstania kompletnego nowego domu seniora. Będzie to miejsce, chcę podkreślić to również, przystosowane do potrzeb osób starszych, ale także osób z niepełnosprawnościami. Miejsce, myślę, pełne aktywności, spotkań, szkoleń i humoru również. Skąd przerwa w tej inwestycji? Przez te wspomniane przeze mnie pół roku na placu budowy nic się nie działo, ponieważ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał inwestycje. Odbyły się kilkumiesięczne kontrole, dyskusje, wiele formalności, co jednak nie zniechęciło nas do dalej realizacji tego celu, do tworzenia tego miejsca, jakby drugiego domu dla naszych seniorów. Co ciekawe, to też pewnie słuchaczy zainteresuje, miasto realizuje budowę z projektem jednakowym, identycznym właściwie jak pierwotny. No, gdyby ten nie szereg nieprawdziwych oskarżeń, tak to też trzeba powiedzieć, ze strony tworzącego donosy, budowa domu seniora mogłaby już być zakończona pod koniec ubiegłego roku. Czego po nowym domu seniora mogą spodziewać się augustowscy seniorzy? Na co będą mogli liczyć i kiedy? Trochę wspomniałem o tym, że dom seniora mamy nadzieję, chcemy, żeby był takim drugim domem dla naszych starszych mieszkańców Augustowa. Chcemy, żeby mogli spędzać tam aktywnie czas, przede wszystkim w gronie swoich kolegów i koleżanek. No tutaj duże zadanie będzie animatorów, którzy będą im towarzyszyć, żeby ciekawe elementy się odbywały. Budynek będzie komfortowo przystosowany do właśnie potrzeb osób starszych, ale też osób z niepełnosprawnościami. Chcę podkreślić, że jest to budynek parterowy. Co się będzie działo w domu seniora? Będą tam na pewno spotkania, warsztaty, konsultacje z różnymi specjalistami, ciekawe wydarzenia, które pozwolą osobom starszym, często również samotnym w swoich domach, właśnie pielęgnować takie społeczne związki, społeczne więzi. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie udało się po tej przerwie wznowić pracę. Będą augustowscy seniorzy po zakończeniu inwestycji mieli takie centrum aktywności z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej obiecałem wybudowanie tego miejsca i tak uczynię razem ze swoimi urzędnikami. Chcę podkreślić, że no, mówiłem, że te wszystkie przeszkody, donosy z funkcyjnymi zarzutami mnie przed tym nie powstrzymają i tak będzie. Będzie to nowe miejsce augustowskich seniorów, które im się należy. Nikt wcześniej do tego tematu nie podszedł. Ja mam nadzieję to zrealizować i no, mam nadzieję, że nie będzie kolejnych przeszkód, kolejnych donosów, nie będzie tego przysłowiowego wkładania kija w rozpędzoną inwestycję, która się tam obecnie dzieje. Z pewnością pół roku przerwy skutkuje konsekwencjami, podejrzewam, negatywnymi. Pół roku temu mieliśmy nieco inną rzeczywistość, chociażby, tak myślę, jeśli chodzi o ceny i tym podobne. Związane z inwestycją. Tak. Ma pan rację, pana jakby tutaj wątpliwości, dociekania są słuszne. To nie tylko
pół roku, 6 miesięcy zmarnowanego czasu. Tak jak wspomniałem, już te zajęcia mogłyby się tam odbywać od miesiąca, tak jak pierwotnie było planowane, ale to również długotrwałe formalności. Czas poświęcony przez urzędników miejskich na ich wyjaśnianie, na dostarczanie po raz kolejny dowodów, dokumentów. Donosy spowodowały przerwanie inwestycji, ale też teraz to szacujemy, pewnie niedługo przedstawię o tym informację, czy to na sesji, czy do wiadomości publicznej, będą to kilkuset tysięczne koszty. Dzisiaj szacujemy, że może być to około 500 000. Miała być, tak jak wspomniałem, inwestycja gotowa do końca poprzedniego roku, natomiast no teraz szacujemy, że uda się ją wybudować, mam nadzieję, może do końca maja. Osoby, które naraziły miasto na stratę tych środków, no powinny się wstydzić ze względu chociażby na finanse, ale też dlatego, że no, na tą inwestycję nasi augustowscy seniorzy bardzo czekają. I to jest też trochę jakby robienie na złość nie miastu, tylko właśnie naszym seniorom, którzy musieli czekać tyle lat, a teraz jeszcze kolejne miesiące. Naprawdę było to, myślę, bardzo działanie nie w porządku. Ci, którzy się tego działania dopuścili albo je zainspirowali, powinni się tego bardzo wstydzić. My konsekwentnie broniliśmy naszego prawa do realizacji tej inwestycji. Ja jakby też rozumiem, że stosowne organy po zawiadomieniach musiały przeprowadzić wszystkie właściwe postępowania, no ale te postępowania potwierdziły... A może byśmy uszczegółowili, czego dotyczyły owe postępowania i jak to rozstrzygnięto? Postępowanie? Tak. Czy koszty? Koszty, panie dyrektorze, może na temat kosztów się wypowiem. No, inwestycja zajmuje na przykład pas drogowy. 6 miesięcy dłużej będzie ponoszona przez wykonawcę opłata za zajęcie pasa drogowego. Trzeba było płacić ludziom, którzy w tym czasie nie pracowali. No mówię, my teraz to szacujemy, ale te koszty będą około 500 000, może trochę mniej, może trochę więcej. No ale mówię, tutaj mnie najbardziej jakby tutaj rozczarowuje ten zmarnowany czas i 6 miesięcy, kiedy nasi seniorzy nie mogą z tego budynku korzystać. Ja mam nadzieję, że jesteśmy już na finale i teraz pokonamy wszystkie ostateczne przeszkody. Prawie co dzień patrzę, jak inwestycja jest kontynuowana i widać, że wykonawca wrócił do pracy i dalej tam pracuje. Mam nadzieję, że będziemy mogli, tak jak wspomniałem, w ciągu kilku najbliższych miesięcy spotkać się podczas otwarcia kolejnej miejskiej inwestycji, tak oczekiwanej i przez seniorów, i przez tych, którzy tej inwestycji kibicują. I to tyle w tej audycji. Dziękuję za rozmowę. Pan Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa. Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.